Więc jeszcze moment. Kochanie, Czekaj, do niej napiszę. kochani, a my witamy już serdecznie wszystkich, którzy O! już się pojawili. Witamy Mariusza, witamy Kazimierę, witamy Katarzynę. Cześć, dołączajcie do nas. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, to jest niepowtarzalna okazja wziąć udział w tym live'ie. Dzielimy się z Wami wiedzą, naszą wiedzą empiryczną, tak naprawdę, zdobytą w doświadczeniach. Wyczytaną, zdobytą, czasami z wielkim wysiłkiem, i my się dzisiaj z wami dzielimy. Także zapraszam serdecznie. Słuchajcie, o, chyba już Sylwia A, dołącza. cześć. Jest, cześć, jest cześć. druga piękna kobieta z planety Wenus, Witamy. jest i... Cześć. Cześć. I to nie sama, z kotem. Teraz, ponieważ to jest Luluś, to pewnie jest z Marsa, ale nie mam takiej pewności. Tak, Sylwia, czy to prawda? Mars? No, Luluś, Luluś. Luluś, Mars. Witajcie dziewczyny, witam wszystkich uczestników. Dziewczyny, pytanie, co słychać na planecie Wenus? Słuchaj, jak sama nazwa wskazuje, no pięknie, czujemy się pięknie, wspaniale, jesteśmy gotowe na live z tobą, czyli teraz wchodzimy w interakcję z Marsem, tak? Tak, tak, dokładnie, słuchajcie. Wchodzimy w interakcję z Marsem i my się oczywiście śmiejemy, jesteśmy w dobrych nastrojach, ale ja myślę, słuchajcie, że problem jest dość poważny. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, bo gdyby nie było problemu, to byśmy dzisiaj się tutaj nie spotkali, prawda? Ktoś napisał właśnie taką książkę, a propos tutaj też informacje dla wszystkich, którzy są z nami. Słuchajcie, właśnie ta książka Johna Greya, Kobiety są z Wenus, a mężczyźni są z Marsa, zainspirowała mnie do tego, żeby właśnie stworzyć tego live'a razem z dziewczynami, żeby mieć tutaj też takie pytanie, nie? Czy ja opowiadam rzeczy, które zgadzają się z prawdą, czy nie. I mamy tą możliwość od razu to zweryfikować. I mamy naszych wspaniałych uczestników, którzy też słuchając naszych wypowiedzi mogą odezwać się w komentarzu i napisać: Tomek, słuchaj, ale to się kompletnie nie zgadza. Albo na przykład powiedzieć wręcz przeciwnie: Tomek, masz rację, otworzyłeś mi oczy. Też tak się może zdarzyć, prawda? I na to właśnie liczymy. Dokładnie, dokładnie. Tak, masz absolutną rację, że gdyby no nie ta książka i gdyby w ogóle nie to, że w zasadzie cały czas się o tym mówi, że jednak komunikacja kobiet z mężczyznami, no niektórym dostarcza powiedzmy delikatnie pewnych wyzwań. No właśnie, ale teraz czy można coś z tym zrobić, żeby się lepiej komunikować, żeby się lepiej rozumieć i żeby jakby mieć satysfakcję z tej wzajemnej komunikacji, a w konsekwencji z bycia razem? Oczywiście, słuchajcie, jedna podstawowa sprawa. Tych spraw jest kilka, ale ta, która przychodzi mi teraz zaraz na myśl, to jest taka, że czy, bo powiedziałeś przed chwilą fajne słowa, czy możemy mieć satysfakcję właśnie z tej relacji. Słuchajcie, co jest najcenniejsze w naszym życiu? W naszym życiu najcenniejsza jest dobra jego jakość. Jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, niech teraz podniesie rękę, niech napisze w komentarzu, nie, to się nie zgadza. Naprawdę, słuchajcie, według mnie tak jest moje przekonanie, że nie ma nic cenniejszego. Mamy jedno życie. Słuchajcie, jesteśmy tutaj na tej ziemi, mamy tylko jedno życie i chcemy je przeżyć przecież, kurczę, felek, jak najlepiej, więc róbmy wszystko. Dlatego jesteśmy też dzisiaj tutaj razem, prawda? Żebyśmy mogli dołożyć tą cegiełkę do tego, żeby było nam lepiej. Ja cię bardzo przeproszę teraz, ja cię bardzo przeproszę, Kasiu, ale ja muszę coś ważnego powiedzieć. Dobrze? Mogę? Dobrze. No słuchajcie, jasne. Słuchajcie, o tym wspominała już Kasia w swoich storkach. Mamy dla was super ekstra niespodziankę. A mianowicie poprosimy was o odpowiedź na pytanie i dwie pierwsze osoby, które odpowiedzą prawidłowo na to pytanie, będą mogły wezmą udział w sesji coachingowej. Jedna sesja będzie właśnie tutaj z dziewczynami, prawda, bo to wy razem prowadzicie swoją firmę, a druga będzie ze mną.
I ta nagroda ma wartość 400 zł. Także ja nie wiem, czy 400 zł to jest dużo, czy mało. Ja nie wiem, czy rozwój osobisty to jest coś, w co warto inwestować, ale my taki konkurs dla was robimy. I teraz uwaga, komunikat. Pokażę wam obrazek, bo od tego momentu jest czas start. Później sprawdzimy w komentarzach, kto był pierwszy. Pokażę wam obrazek i poproszę was o odpowiedź na pytanie. Który z tych obrazków jest symbolem cyklu uczuciowego, emocjonalnego kobiety, a który mężczyzny? To będą dwa symbole, także teraz pokazuję i czas start. Czy wszyscy zrozumieli, o co chodzi? Dobrze powiedziałem? Kasia, Sylwia? Tak? Czy było to zrozumiałe? Dobrze, więc pokazuję, tak. Który jest symbol po prostu cyklu uczuciowego kobiety, a który mężczyzny? Czy cztery? Czy widać? Widać. Jakby ktoś się pytał, do góry jest fala, a na dole jest sprężyna. Tak. Cykl uczuciowy kobiety i mężczyzny. Który jest które? Czas start. Będziemy, ja nie wiem, może poproszę, może Sylwia spojrzy w komentarze później, czy, bo ja nie mam teraz za bardzo możliwości, żeby to kontrolować, kto pierwszy, ten lepszy. Ja już tutaj też widzę. Tutaj też, dobra, chyba tak. Jeden, a co ten jeden? No jeden to pewnie ktoś... Ale co jest jeden? Fala jeden? Tak? Fala jeden. Tak myślę, tak, zdecydowanie tak. Tak. I tam była Dorota. Dorotko pierwsza, chyba tam jakieś cyfry też były przy tym... Bo mam Ewcia 3876, to była prawda? Ewcia była pierwsza. Mhm. 3876. Paulina była kobieta. Paulina Bałdyga. Paulina Bałdyga. Tak, ale Paulinka była później. Wydaje mi się, że jeszcze była Dorotka, która nie pamiętam. Dorotka i coś jeszcze w nazwie. Także Dorotko, jeżeli tutaj jesteś, to proszę napisz jeszcze tutaj, odezwij się, żebyśmy cię mogli zidentyfikować. To będzie super. Fala mężczyzna. Była Dorotka. Dwa. Tylko Ewcia. Jest. Dorota, tak. Pierwsza mężczyzna, druga kobieta. Jest. Ja byłam pierwsza, Paulinka. Dobra, okej, Paulinka nasza. Dobra, zgadza się. Paulinka nasza Bałdyga. Okej, Paulinka. Dobra, zapisuję. Tak. Ale co powiedziała Paulina? No bo my jeszcze nie wiemy, jaka jest prawdziwa odpowiedź. Wydawało mi się, wydaje mi się, że dobrze odpowiedziała Paulinka. Paulinko, napisz jeszcze raz, bo mnie mignęło, ale wydaje mi się, że dobrze odpowiedziałaś, więc jeżeli możesz, to napisz jeszcze raz. Poczekajcie, bo jeszcze niech wszyscy się wypowiedzą, bo nie widzę, żeby ktoś odpowiedział, że jedynka to mężczyzna oprócz Doroty Hojda. A nie, później jeszcze Kasia, że pierwsza to jest... Ale posłuchajcie, przepraszam na momencik, ale skąd wiecie, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Znaczy ja wiem. No. Może... Ja nie mam zielonego pojęcia. Poczekaj, Paulinka napisała... Woda kobieta. Mhm. Dobrze, czyli odpowiedź woda kobieta, jeżeli taka jest prawidłowa odpowiedź, no to jest logiczne, że sprężyna jest facet. Zgadzamy się tutaj? Okej, poczekajcie jeszcze, Paulinka. Dobra, Kasia Fit to moja klientka. Napisałam, że mężczyzna jedynka. Czyli jeżeli się okaże, że mężczyzna to fala, no to wtedy będzie Kasia. Dokładnie. A jeżeli, Kasia Fit. A jeżeli będzie na odwrót, to będzie Paulina. Dokładnie tak. Dobra. Sylwonika, zapisałaś to? Zapisałaś to, kochanie? Ja wszystko widzę, więc jeszcze sobie... A druga osoba. Dobra, to super. O, Dorotka Hojda, dla usunięcia wątpliwości, jedynka fala. Jeżeli to jest prawidłowa odpowiedź. I Dorotka, wydaje mi się, że była jedną w ogóle z pierwszych, która napisała. Dokładnie, czyli jedynka fala, mężczyzna, dobra. Dobra, okej. Mamy, a w drugą stronę też mamy, tak? Że, a drugą osobę mamy? Bo mają być dwie osoby. Tak. Mężczyzna?
Jako fala mężczyzna? O to Tomek pytasz? Nie, bo mają być dwie osoby, czyli musimy mieć jakby dwie osoby, które powiedziały na fala mężczyzna i dwie osoby, co powiedziały sprężyna mężczyzna. Okej, okay. Już teraz mówię, jest Dorota Hojda i później... Teraz muszę się cofnąć. Dobra. Co za emocje, słuchajcie, to jest niesamowite. To jest niesamowite, jakie emocje. Już wam zaraz tylko potopać trochę. Ja też to próbuję jeszcze patrzeć. Więc tak, Dorota Hojda, że mężczyzna to fala. Emocje sięgają do niej. Kasia Fit, Kasia Fit. Kasia mam, tak. Że podała, Kasia podała, że jedynka fala to mężczyzna. Mężczyzna. Mhm. Dobra. Teraz chodzi o kobietę falę. To Paulinka to Bałdyga, pewnie. Nasza. Paulina. Dobra. Tak. I później Ewcia ma, że kobieta, ale nie napisała dokładnie o co chodzi. No właśnie, Ewcia 3876 zapisałam, była pierwsza, która podała odpowiedź, ale nie zdążyłam zapisać jaką, bo szybciutko mi to umknęło. Tak, kobieta. Kobieta, no, ale nie wiadomo, to, o co chodzi. To nie możemy tak wziąć pod uwagę, bo nie, nic z tego nie wiemy. To kto następny? Tak, Kasia Fit napisała. Emocje sięgają z zenitu, Paulinko, sięgają. I jeszcze czytamy. Góra kobieta to Kamila.slo. Góra kobieta, fala kobieta. Mhm. A kto? Fala kobieta, okej, okay, dobra. Czyli mamy jeszcze jedną osobę. Ewa napisała, tak, jedynka mamy... kobieta. Dobrze, czyli Ewcia napisała, że jedynka to kobieta. Tak mi się wydawało. Czyli Ewcia 3876 była pierwsza na 100%, która mi wyskoczyła. Jedynka kobieta. Mhm. Dobrze. Ewcie i Paulina jako fala, tak? Jako kobieta, tak, że jedynka to kobieta, tak? No dobrze, czyli mamy już to. Wiemy, mamy obydwie opcje. Tak. No super, fajnie, świetnie rozpoczęliśmy. Miejmy nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej. Słuchajcie, dobrze, skończyliśmy na tym przed naszym genialnym konkursem. Skończyliśmy na tym, że powiedziałaś, Kasiu, że chcemy, żeby nam się żyło jak najlepiej. I z tej właśnie książki Johna Greya dowiedziałem się super rzeczy. Słuchajcie, pomijając to, że jesteśmy, mamy inne narządy płciowe, że troszeczkę inaczej wyglądamy, jeżeli chodzi o nasz wygląd zewnętrzny, to co tutaj jest kluczowe, mamy inne potrzeby emocjonalne. I słuchajcie, inne potrzeby emocjonalne, czyli równimy się, prawda? Jesteśmy inni. I teraz przyjdzie to całe clue, słuchajcie. Teraz będzie zdanie, które po prostu będzie decydujące. Ono będzie takie proste, ale to jest game changer. Słuchajcie, najważniejszą sprawą jest to, że nie możemy traktować naszej płci przeciwnej jak swojej płci. Chodzi przede wszystkim o sytuacje stresowe. Do tych sytuacji stresowych, jak reaguje kobieta, jak reaguje mężczyzna, dojdziemy za momencik. Ale chodzi mi o rzecz następującą. Jeżeli mężczyzna jest w stresie, to on, jak on będzie drugiego mężczyzna tutaj jakby motywował, jak, w jaki sposób on będzie chciał mu dodać otuchy, powie, stary, nie martw się, będzie dobrze, prawda? Czy może tak powiedzieć do kobiety? Jak to podziała na kobietę, jeżeli tak powie do niej? Na chwilę może motywacyjnie pomoże, ale czy ona naprawdę tego pragnie? I w drugą stronę, jeżeli mężczyzna ma problem i kobieta będzie chciała mu doradzać tak jak kobiecie, przez rozmowę, będzie chciała mu doradzić, będzie chciała go ulepszyć, to mężczyzna w tym momencie się wycofa. On nie oczekuje w stresowej sytuacji takiej właśnie pomocy. Czyli kluczem do całej sytuacji jest to, żebyśmy zrozumieli i zaakceptowali, że jesteśmy inni.
Zdecydowanie. I według tego też postępowali. Zaraz przejdziemy do kolejnego punktu, a mianowicie jak zachowujemy się w stresowych sytuacjach, jak zachowuje się mężczyzna, jak zachowuje się kobieta i czego tak naprawdę w tych sytuacjach potrzebujemy. Jeżeli macie jakieś uwagi, to proszę, możecie mi przerwać. Będziemy po prostu w ten sposób postępować, a jeżeli nie, ja jadę dalej. Mogę dalej? Tak, ja tylko chciałam dodać, kiedy na początku powiedziałeś o tym, że się różnimy, to także oczywiście wynika z tego, że po prostu mamy różne płci i tak dalej. No to jeszcze to, co jest mega ważne, żebyśmy wiedzieli, że mamy różne oczekiwania. Kobiety mają różne oczekiwania, inne oczekiwania niż mają mężczyźni, okej? Te oczekiwania dotyczą także komunikowania się, dotyczą właśnie także rozmowy, dotyczą wielu innych też stref życia, ale oczekiwania, to jest bardzo ważne, to chciałam tylko dodać. A ja dodam do tego, że zgadzam się z tobą, że komunikacja jest tutaj kluczem do dobrego związku, do szczęśliwego związku. Komunikacja jest tutaj alfa i omega tej całej sytuacji. Słuchajcie, w takim razie też powiedzmy sobie krótko o tym, to co zaczęłaś właśnie przed chwilą, czego pragnie kobieta, czego pragnie mężczyzna w tej, generalnie w stresowych sytuacjach przede wszystkim, więc kobieta potrzebuje tego, żeby jej wysłuchać, żeby się nią zaopiekować. Natomiast mężczyzna oczekuje akceptacji przede wszystkim, żebyście wy, drogie panie z Wenus, akceptowały mężczyzn. I zaraz tutaj wymienimy też przykłady, bo chcemy okrasić to wszystko przykładami, słuchajcie, żeby to było takie bardziej życiowe. Czyli kobieta w stresowej sytuacji będzie chciała, żeby mężczyzna jej wysłuchał, ale jakby nie szukając rozwiązania dla tego problemu. Tak? Ona chce, żeby on jej wysłuchał. Natomiast mężczyzna nie potrzebuje ulepszania jego rozwiązań. I żeby tutaj jakiś przykład podać, co mam na myśli, słuchajcie, zwykła, prozaiczna sytuacja. Jadą obydwoje samochodem i on przejechał jakieś miejsce parkingowe i ona mówi do niego, słuchaj, no przecież tam było wolne, nie zaparkowałeś tutaj, pojechałeś dalej. I słuchajcie, coś, co dla kobiety jest, jakby kobieta właśnie przez to ulepszanie, przez to mówienie, ulepszanie, ona też w pewnym rodzaju wyraża swoje uczucia. Ona chce dobrze, przecież ona nie ma złych intencji. A mężczyzna, ja wam teraz powiem, jak mężczyzna to odbiera, dla niego to jest brak wiary w jego kompetencje. I dlatego w tym momencie najlepiej by było, gdyby kobieta ugryzła się w język. Nie, tak, no może ostro powiedziane, ale wszyscy rozumieją, mam nadzieję, o co mi chodzi. Żeby po prostu uszanować to. Także zrozumienie tego, tej odmienności, my zaraz dojdziemy oczywiście do szczegółów jeszcze, bo zaraz dojdziemy do tych sytuacji stresowych, jest tutaj decydujące. Czy panie chcą coś powiedzieć? Czy Wenus chce coś tutaj dodać? Tak, wiesz, ja to też z własnego doświadczenia wiem, ale ja się tego też uczyłam i jakby tego też nie rozumiałam, że byłam w różnych związkach, że kiedy rzeczywiście mężczyzna ma problem, trzeba mu pozwolić iść do tej swojej jaskini, słuchajcie, na chwilę, tak? Nie dopytywać, a po co, a na co, a gdzie, a jak, zostawić go, prawda? Niech sobie tam idzie, my zupełnie jesteśmy inne, my chcemy natychmiast telefon do przyjaciółki, spotkać, natychmiast pójść, przegadać. Nawet jeżeli nie znajdziemy natychmiast rozwiązania, ale dla nas już samo to, że się wygadamy, przegadamy natychmiast, jest już bardzo, bardzo pomocne. My w ten sposób działamy, jesteśmy bardzo emocjonalne i chcemy natychmiast o tym pomówić. Natomiast ja zauważyłam, że mężczyzna właśnie lubi sobie pójść, nie wiem, nawet tam coś pogrzebać do garażu albo pójść na rower, spotkać się z kumplami, ale po to, żeby mieć ten czas taki właśnie na odstresowanie się od tej sytuacji, po to, żeby móc ją przeanalizować i znaleźć rozwiązanie. Dla nas już samym rozwiązaniem będzie rozmowa z przyjaciółką, prawda, Sylwunia? Dokładnie tak. My dużo nie potrzebujemy. Dużo nie potrzebujemy. Po prostu rozmowy, przekadać. Przegadamy i właściwie problem nie istnieje czasami. Był i znikł. Emocje się ulotnią, pogadamy i tyle. I na tym kończymy. Czasami po prostu tyle nam potrzeba, nic więcej. Więc taka, słuchajcie, ważna chyba uwaga, żeby nie traktować
traktować mężczyzn jak swojej koleżanki albo przyjaciółki, whatever. W każdym bądź razie trzeba pamiętać o tym, że mężczyzna to mężczyzna i to nie jest nasza przyjaciółka. I rozumienie jakby tego, jak w takich sytuacjach zachowuje się mężczyzna, bo my się często boimy, że nie wiadomo, my już od razu mamy projekcję, nie? A gdzie poszedł, a po co, a co on tam będzie robił i tak dalej. I jakby trochę tutaj się u nas czasem włącza takie odczucie lekkiego odrzucenia, nie? Że on się taki zrobił nieprzystępny, może on nie chce z nami o tym rozmawiać, a o czym to świadczy? My to od razu włączamy mega projekcję. Ale po co? Ale po co? Zupełnie niepotrzebnie. Ale właśnie to się bierze stąd, że nie rozumiemy jakby zachowania mężczyzny. A dużo prościej zostawić go po prostu na chwilę, zająć się wtedy swoimi sprawami i poczekać, kiedy on ochłonie, wróci i wtedy zacząć rozmawiać. Kasiu, brawo, brawo, bo o tym też wspomina autor książki. A mówi dokładnie to samo, używa podobnego określenia właśnie, wycofanie się do jaskini. Mężczyzna w stresowej sytuacji wycofuje się do jaskini i należy, oczywiście, jeżeli zależy nam na dobrych relacjach z mężczyzną, partnerem, pozwolić mu na to. I niech on tam zostanie tak długo, ile potrzebuje. Bo on, i właśnie tak jak powiedziałaś, dopytywanie się, bo kobieta nie wie, co się dzieje. Kochanie, ale co się dzieje? Dlaczego ze mną nie rozmawiasz? W domysłach on ma inną. Chyba poznał jakąś tam, kurczę, gdzieś był. Na pewno jakąś poznał. A on po prostu potrzebuje tego swojego czasu na wycofanie się, na przemyślenie swoich problemów. Wtedy też mężczyźni bardzo często oddają się takim swoim jakby hobby czy zadaniom, które nie wymagają od nich jakby odpowiedzialności. Czyli na przykład bardzo intensywnie interesują się piłką nożną. Nic przeciwko piłce nożnej, słuchajcie. Ja też mam swoją ulubioną drużynę i po prostu jej kibicuję. Wszystko ładnie, pięknie. Ale słuchajcie, oni się interesują wtedy, my, tak, Marsjanie, interesujemy się wtedy rzeczami, które są tak naprawdę nieistotne. Bo na przykład problemami drużyny, prawda? Czy oni tam jakich transferów dokonali, a co z tym trenerem, a pokłócili się w szatni. Serio, kogo to obchodzi tak naprawdę, jaki to ma wpływ na moje życie, prawda? Czy polityka też, super temat, prawda? Okej, jak są wybory, jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, idziemy głosować, ale na co dzień te dyskusje przerysowane i na co to komu, kogo to obchodzi, my to zmienimy w tym danym momencie, nie? Także oddają się właśnie takim czynnościom, takim zajęciom. I tak jak powiedziałaś, dać mężczyźnie czas, bo on wróci. On po prostu wróci i wtedy, jak on wróci po tym, że tak powiem, okresie postu, on będzie dla was z reguły jeszcze lepszy. Nie wiem, jakie doświadczenia ty masz, Kasiu, ale w każdym razie teoria i praktyka również, bo ja też mam swoje doświadczenia, właśnie tak mówi. On wtedy wraca i on jest wtedy jest bardziej dla tej kobiety. I o to panowie też chodzi, bo mam nadzieję, że są teraz panowie też z nami, żeby jak już wrócimy z jaskini, żeby tej kobiecie naprawdę poświęcić czas. Nie wiem, czy słowo zrekompensować będzie odpowiednie, ale pokazać jej, że słuchajcie, potrzebowałem tego czasu, ale jestem teraz dla ciebie. Trzeba. Znaczy, bo moim zdaniem, jak mój facet gdzieś wyjeżdża, to ja też mam swoje zajęcia. Przecież to nie jest wyczekiwanie na niego. Jezus Maria, on teraz wyjechał, co ja... Nie, ja mam swoje życie, swoje zajęcia, w ogóle on jest tam, ja tu i każdy się cieszy z tego, więc on mi nie musi nic w ogóle rekompensować, bo ja mam swoje życie, swoje zadania, on ma swoje, wyjeżdża, podróżuje, ja też robię to samo. I każdy ma własne życie, ale nie mijamy się, tak? Więc nie ma niczego w ogóle, kurczę, tu rekompensować. Czuję się szczęśliwa, jak go nie ma, tak samo jak i jest. Po prostu żyjemy, no wiadomo, i przestrzeń dla siebie, i on ma swoją przestrzeń, jego przestrzeń to jego, moja to moja i mamy wspólną, więc jakby takie jest moje zdanie, że nic rekompensować mi absolutnie po powrocie nie musi. Sylwusia, wyjęłaś mi to z ust, dokładnie to samo miałam powiedzieć, także kochanie, dziękuję ogromnie. Dokładnie to miałam powiedzieć, to w ogóle nie chodzi o żadną rekompensatę. Słuchajcie, ja przynajmniej też, tak jest moje przekonanie, każdy ma prawo mieć inne, ale moje jest dokładnie takie samo. To jest też, słuchajcie, coś takiego, że kiedy, i tu powiem coś, co wracam się do wszystkich, nie tylko do kobiet, że kiedy budujemy siebie, kiedy wzrastamy, rozumiemy też, że
Może to będzie niepopularne, co powiem. Nie potrzebujemy do szczęścia drugiej połówki. Okay? Chcę powiedzieć, że najważniejsze, co możemy dać sobie sami, to jest miłość do siebie, bo kiedy kochamy siebie, jesteśmy pełnią. Oczywiście związek z kobietą, z mężczyzną jest jakby dopełnieniem tej pełni, ale dla mnie jakby nie chodzi o to, żeby ktoś był połówką, drugą połówką mnie, bo ja jestem pełnią. I kiedy tak właśnie jest, to jest dokładnie to, o czym Sylwia powiedziała, kiedy właśnie tak jest, to my nie oczekujemy tej rekompensaty. My jakby mamy właśnie swoje życie, swoje zajęcia, my kochamy siebie, kochamy czas również spędzać ze sobą i nasze życie nie kręci się tylko też wokół tego wspólnego życia. To jest bardzo ważne i to chciałam w tym momencie też tutaj podkreślić. Tak, to co powiedziała Sylwia, to Sylwia, no, ja nie wiem, ty chyba umiesz czytać w moich myślach, bo właśnie o tym chciałem powiedzieć, co będzie naprawdę, co będzie robiła kobieta w momencie, jak mężczyzna wycofa się do jaskini. Dokładnie, kobieta powinna zająć się sobą, to no, zainwestować w swój rozwój duchowy, pójść na siłownię, prawda, pójść na fitness, pójść na zakupy, spotkać się z koleżankami, w każdym razie poświęcić ten czas sobie, bo zaraz będzie potrzebowała tego czasu, może żeby spędzić właśnie ze swoim mężczyzną. I też troszeczkę uprzedziłaś to, co chciałem później powiedzieć, ale jak już powiedziałaś, Kasiu, to pociągnę ten temat, że tak powiem. Dokładnie, słuchajcie, ta praca nad sobą, żeby wchodzić w relacje jako całość, a nie połówka, a to też dlatego, że my, poznając siebie, wiemy, jakiego partnera tak naprawdę my szukamy. I to, o czym my mówimy teraz, to jeżeli weszliśmy jako całość właśnie w relacje, to to, o czym mówimy teraz, to jest jakby szlif. My nadamy taki szlif i będzie wszystko super ekstra, jest duża szansa na to, że relacja się utrzyma i że będziemy szczęśliwi. Natomiast jeżeli my weszliśmy w tą relację jako połówka, weszliśmy z braku, tak? Szukając uzupełnienia tej drugiej połówki. No wiesz, albo szukając terapeuty, sponsora, whatever, tak? To jakby to różne tak nie pracuje, motywacje. Bo kiedy mamy rany w sercu, no to wtedy szukamy po prostu chyba terapeuty, a to w ogóle nie o to w tym wszystkim chodzi. Bycie w związku polega na czymś zupełnie innym. I wtedy szansa, że trafimy kulą w płot, jest bardzo duża. Że nasz wybór nie będzie taki, jak trzeba. Także super, super powiedziane, wchodzimy jako całość. Dobrze, mówiliśmy o tym, jak mężczyzna reaguje właśnie na stres, a teraz krótko o kobiecie. Wypowiadam się jako mężczyzna czytający właśnie tę książkę, kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa i jak coś źle powiem, no to po prostu mnie poprawcie. Więc to, o czym już tutaj często dzisiaj powiedzieliśmy, kobieta chce rozmowy, chce porozmawiać, ona chce po prostu porozmawiać i ona nie oczekuje może tutaj jakichś rozwiązań, tylko ona chce się wygadać. A teraz z drugiej strony, jak to wygląda, słuchajcie, ze strony mężczyzny? Bo dla mężczyzna po pierwsze, to jest dla mnie fenomen, ale rzeczywiście coś w tym jest, patrząc na mnie i na moje relacje, że mężczyzna, słuchajcie, doszukuje się swojej winy w tym. Ona, opowiadając mu o tym, nawet o rzeczy niezwiązanej z relacją, pierwsze co mężczyzna doszukuje się w tym swojej winy. To jest naprawdę tak jest. I on czuje się odpowiedzialny za znalezienie rozwiązania, więc jak wy zaczynacie opowiadać, słuchajcie, bo opowiadacie, bo wam jest źle w tym momencie, niedobrze, to on stara się, my, znaczy Marsjanie, łączymy detale, o których wy opowiadacie, żeby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie dla waszego problemu. A my niekoniecznie tego od razu oczekujemy. Dlatego mężczyzna powinien dać, tak jak już powiedziałyście, wygadać się kobiecie, żeby po prostu no, wyrzuciła z siebie to, co chce powiedzieć, ma jej po prostu wysłuchać bez dawania konkretnych rad. I to, co też panowie dodam od siebie w tym momencie, jak już widzicie, że ten temat już jest no, przegadany, to postarajcie się zmienić emocje tej kobiety. Przecież jest tyle wspaniałych metod, prawda? Możecie ją chwycić, przytulić, pocałować, opowiedzieć o czymś fajnym. Słuchajcie, tematy, które wzbudzają fajne emocje, to są na przykład podróże.
przypomnieć sobie, opowiedzieć jakąś przygodę z podróży, którą odbyliście razem, albo może zaplanować wspólną podróż. Słuchaj, a jakby było, jakbyśmy na następne wakacje pojechali tam i tam. Także panowie też, żeby nie przyglądać się biernie sytuacji, kiedy biernie, wtedy biernie, ale można przejść później do kontrofensywy i też robić coś fizycznie, żeby tej kobiecie nastrój poprawić, bo pamiętajcie, że jeżeli ta kobieta będzie zadowolona, to ona wam się odpłaci tutaj z nawiązką. Także to jest inwestycja w waszą wspólną przyszłość. Lecimy. Sylwonia, ty pierwsza, ja druga. Ja tutaj się całkowicie zgodzę. Ja, ale to z mojego punktu widzenia, ja jeszcze czego oczekuję, właśnie nie żadnych tam rozwiązań, czy jako takiej pomocy, ale gdyby naprawdę już, że w ogóle sobie nie poradzę, to, że mam to bezpieczeństwo, jednak chcę czuć się bezpiecznie, że już naprawdę już będę leżała na dechach, już wszystkie mówię, wszystko zawiedzie, już sama nie dam sobie rady, że mogę na niego liczyć. To jest takie ważne, że już jak już ostatnia taka deska ratunku, nie chcę pomocy, bo chcę sama rozwiązać problem, rzeczywiście, nie żeby za mnie ktoś to robił, ale już jeżeli naprawdę nie dam sobie rady, że mogę na niego liczyć, pomoże i taki no wentyl bezpieczeństwa, że w razie gdyby naprawdę ktoś za mną stoi i mi pomoże. To jest mega dla mnie ważne, że mogę na drugą osobę liczyć w takich momentach. Z mojej strony jeszcze. To, co ja chcę dodać, co uważam, że jest bardzo ważne, bo kiedy my jesteśmy zestresowane czy czymś zmartwione, my natychmiast chcemy, żeby ten mężczyzna się domyślił, okay? Że coś jest nie tak. I proszę, nie róbmy tego. Jeżeli naprawdę jest coś, co cię stresuje, frustruje, po prostu idź i powiedz o tym. Hej, kochanie, słuchaj, wiesz co, chyba potrzebuję się wygadać, możesz mnie wysłuchać. Dlatego, że nie, to jest to, co myśmy nagrali scenkę. Nie oczekujmy, że mężczyzna jest wróżką i że będzie się domyślał, że my mamy jakiś problem, że coś nas martwi. Nie oczekujmy tego. Powiedzmy wprost, że mamy problem, że coś nas martwi i po prostu, że chcemy o tym porozmawiać i zapytaj, kochanie, okej, możemy teraz o tym porozmawiać? Po prostu, kochany, to naprawdę nie jest nic złego. A czekanie na to, że mężczyzna się domyśli, że przyjdzie, będzie nas dopytywał. Nie, ale w ogóle po co? To jest strata czasu. To wprowadza dodatkowe, niepotrzebne emocje, bo my oczekujemy czegoś, czego tak naprawdę jest bezsensowne oczekiwanie tego. Uważam, że dużo prościej jest po prostu pójść powiedzieć, że chcemy o czymś porozmawiać. I dla nas bardzo ważne jest to, co powiedziała Sylwia, żeby też być, i ty powiedziałeś Tomku, żeby być wysłuchaną, żebyśmy się poczuły takie zaopiekowane, zaakceptowane, żeby to męskie ramię nas przytuliło i powiedziało, hej, okej, wszystko jest w porządku. To dla nas bardzo wiele znaczy. Rzeczywiście nie potrzebujemy od razu listy rozwiązań. Nie, czasem to nawet nie o to chodzi, bo czasem też my chcemy same dojść do pewnych rozwiązań, ale wiedzieć, że jest ten mężczyzna przy nas, że po prostu możemy się pójść, przytulić i po prostu poczuć to męskie ramię, to jest bardzo, bardzo ważne, ale nie traktujmy mężczyzny jak wróżkę. Brawo. Dodałbym tylko do tego coś jeszcze, żeby powiedzieć mu to, bo ty powiedziałaś, Kasiu, my nie potrzebujemy rozwiązać, żeby mu to powiedzieć, tak jak powiedziałaś, powiedz temu mężczyźnie, że chcę tylko porozmawiać, ale też może dodać i nie potrzebuję rozwiązań, tylko po prostu wysłuchaj mnie. To jest tutaj bardzo ważne. To jest tutaj bardzo ważne. Króciutko jeszcze tutaj mignął mi taki komentarz Danki. Tam było napisane, kobiety są mistrzyniami w domyślaniu się. To jest oczywiście temat na innego live'a, ale tylko taka krótka wskazówka dla wszystkich kobiet, które się domyślają, że mężczyzna jest cholernie prosty. I jak mężczyzna mówi tak, to kobieta się domyśla. A co on chciał przez to powiedzieć? On właśnie to chciał przez to powiedzieć, co powiedział, a nie, że on chciał coś innego. To tylko, bo widziałem tutaj, że się nam pojawiła. Dobrze, to co? Lecimy dalej? No jasne. Lecimy dalej, słuchajcie. I teraz uwaga, dojdziemy do rozwiązania naszego konkursu. I zacznę w ten sposób. Wrócę znowu do mężczyzny, który idzie do jaskini. Już część tutaj widzę, na pewno się domyśliła. Idzie do jaskini i wtedy on, ta sprężynka, ona się nam tutaj składa. I jak on wychodzi z tej jaskini i znowu jest dawny on, to sprężynka wraca do swoich rozmiarów. Czyli już wiemy, że mężczyzna jest sprężynką. Zaraz sprawdzimy, kto tak powiedział.
A teraz może krótko o tej fali właśnie, tak? No bo wychodzi na to, że kobieta jest tą falą i no właśnie z tymi emocjami, ze stanami emocjonalnymi kobiety jest jak z falą. Jeżeli są dobre emocje, jeżeli się dobrze czuje, to ta fala wzrasta. Kobieta jest szczęśliwa, daje szczęście sobie, daje wszystkim ludziom naokoło. Ale kiedyś ta fala się załamuje i spada do tego morza z powrotem i wtedy też ten nastrój jest troszeczkę słabszy, troszeczkę gorszy i wtedy właśnie kobieta potrzebuje tego silnego ramienia, tego mężczyzny, który ją wysłucha, który dla niej po prostu będzie. Także słuchajcie, drodzy uczestnicy, mamy rozwiązanie konkursu Kto powiedział fala kobieta? Wiemy jeszcze? Tak, Sylwunia, bo to będzie chyba w takim układzie Ewcia i Paulinka nasza. Halo, Sylwuś? Bo ja nie wiem, sama. Paulinka na pewno. I Ewcia powiedziała, jedynka, czyli Ewcia 3876 i Paulinka Bałdyga, prawda? Tak, Paulinko, to ty, kochanie, to ty. Czyli mamy dwie kobiety, które wygrały dwie sesje coachingowe, czy każda jedną. No ale teraz właśnie jeszcze zostaje kwestia ustalenia, kto u kogo ma którą sesję. No, tylko najgorzej, jak obydwie będą chciały u was, no to jak będą chciały, no to będą chciały. Znaczy, no nie wiem właśnie, jak to rozwiążemy. Słuchajcie, niech się jedna decyduje na mail. Paulinka jest naszą klientką, więc w ogóle pracuje już z nami i więc może, nie wiem, Paulinko, może byś chciała tym razem mieć sesję z coachem, z mężczyzną. Dokładnie. Paulinka napisała, że jedzie w nieznane, czyli Tomku, nasza cudowna klientka, którą my uwielbiamy, kochamy, bo jest cudowną kobietą, jest na naszym zresztą kursie Królowa Obfitości bądź magnesem na pieniądze, więc nasza klientka w takim razie będzie u sesji u ciebie, a Ewciu, w takim razie my się ogromnie cieszymy, że będziesz tutaj mieć sesję ze mną i z Sylwusią. Bardzo, bardzo się cieszymy.